Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam moją stajenną rutynę, kiedy przyjeżdżam do stajni tylko jakby na trening, czyli nie na dyżur. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Zaczynamy! No więc na początku się przebieram. Oczywiście nie wygląda to tak efektownie jak tutaj. Był to oczywiście skrót. Potem przygotowuję sobie sprzęt. Jak widzicie, przyszły do mnie te ochraniacze z Allegro. Wyglądają naprawdę mega i dzisiaj mam zamiar je przetestować. Kiedy się przebiorę i przygotuję sprzęt, to zakładam buty, potem sztylpy. Tutaj macie bagażnik samochodu mojej mamy i jest wypełniony cały sprzętem. Potem wybieramy się do stajni. Droga jest dosyć krótka, albo po prostu mi się tak wydaje, bo moja mama szybko jeździ. Potem przygotowuję sobie smaczki, czyli wsadzam je do kieszeni. To są akurat horse cookies buraczkowe, które bardzo smakują Peronowi. No i zabieram cały sprzęt. Jak widzicie, jest tego dosyć sporo i nie raz, nie dwa zdarzało się, że sprzęt mi po prostu wypadał w drodze do stajni. Potem witam się z Peronem, otwieram jego box, daję mu smaczka i ściągam kantar. Następnie wkładam mu do boksu porządną kubkę siana, żeby się nią zajął podczas czyszczenia i siodłania, żeby mu się po prostu nie nudziło. Potem przygotowuję siodło, ogłowie i podkładkę. I później po prostu zaczynam czyścić Perona. Ok, Peron jest wyczyszczony. Jeżeli jest to trening skokowy, to na samym początku zakładam ochraniacze, a później dopiero siodło i ogłowie. No i moim zdaniem prezentują się one naprawdę bosko. Następnie wymieniam strzemiona z siodła Perona na te moje Winderena. Po prostu wsuwam moje puślisko i tada, strzemiona wymienione. Następnie zakładam siodło i przypinam te wszystkie paski i wychodzę przed stajnię, podciągam konia, strzemiona opuszczam w dół. Następnie oczywiście wsiadam na konia. Robię to ze schodków, żeby zbytnio nie obciążać grzbietu, bo po co? No i następnie jest trening. Tutaj zobaczycie kawałek mojej jazdy tamtego dnia.
treningu robię hashtag gruby stęp, czyli po prostu chodzenie z koniem w ręku. Rozstępowanie konia w taki sposób ma wiele zalet i mówiłam już o tym w kilku filmikach. Peron dostaje smaczki od trenerki oraz ode mnie w nagrodę za super trening. Najczęściej ściągam mu ogłowie, wtedy na pewno jest mu dużo swobodniej podczas takiego stępa. Kiedy już się rozstępujemy, no to schodzimy również w ręku na dół do stajni. Potem następuje karmienie, czyli dajemy koniom siano. Karmienie owsem jest dopiero później, o określonej godzinie, wtedy już mnie nie ma w stajni. Potem zamiatam stajnię i generalnie dbam o jej porządek. Później nadchodzi czas na wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, których potrzebuje Peron. Jeżeli na przykład potrzebuje pójścia na myjkę, żeby schłodzić nogi, no to oczywiście robię to wcześniej. A tutaj mu myję nogę i smaruję maścią na grudę, bo niestety się wydarzyła. Na koniec, kiedy już cały sprzęt, stajnia są posprzątane, to biorę swój sprzęt i zanoszę go do auta. I to jest koniec mojego dnia w stajni. Okej, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaka jest Wasza stajenna rutyna. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.